Cześć moi drodzy, witam was na wideotesty.pl, z tej strony Marcin. Zapraszam was dzisiaj na drugi gameplay z gry Age of Wonders 3. Przypomnę wam tylko, iż Age of Wonders 3 jest turową strategią fantasy, na którą czekało wielu graczy. Gra była dość długo w produkcji, a ukazała się 31 marca 2014 roku. Gra dostępna jest na komputery stacjonarne PC. Wraz z tym gameplayem dostępna jest już pełna recenzja tekstowa gry, którą możecie przeczytać na portalu wideotesty.pl. Link do tej recenzji znajdziecie oczywiście w opisie filmu. Zachęcam do jej przeczytania. A teraz wracamy do naszej rozgrywki. Gramy sobie w tryb swobodnej mapy. Mapa została wygenerowana losowo i jest to mapka o najmniejszym rozmiarze. Jest mała, ale mimo wszystko eksploracja jej zajęła kilkanaście godzin gry. Nie mówiąc oczywiście o zdobywaniu fajnych rzeczy na tej mapie oraz o walce z wrogami, którzy są nieustępliwi i ciągle mieszają nam szyki. Nawet teraz, kiedy zdominowałem już większość mapy, wrogowie ciągle potrafią uderzyć z dużą siłą. Od poprzedniego gameplaya moje imperium urosło do kilkunastu miast, mam także wiele armii. Mogę produkować zaawansowane jednostki i zwerbowałem do służby wielu bohaterów. Natomiast starsi herosi awansowali na wysokie poziomy doświadczenia, dzięki czemu są naprawdę groźnymi wojownikami. Zapraszam was w tym momencie do obejrzenia reszty gameplaya, a powiem już z góry, że grę Age of Wonders 3 mogę wam z czystym sumieniem polecić, szczególnie fanom strategii turowych i gier podobnych do Heroes of Might and Magic. No i pamiętajcie, więcej informacji o grze Age of Wonders 3 znajdziecie na portalu wideotesty.pl.
No i to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy gameplay. Jak widzieliście, przejście takiego małego scenariusza zajmuje dobrych kilkanaście godzin rozgrywki. Gra potrafi naprawdę bardzo wciągnąć i wessać w swój świat na długie, długie godziny. O pozostałych trybach gry, dostępnych klasach oraz rasach poczytacie w pełnej recenzji tekstowej na portalu wideotesty.pl. Zapraszam Was serdecznie, a tymczasem pozdrawiam Was, cześć!